Witam Państwa we wtorek, 24 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Antoni Macierewicz apeluje do Jacka Kurskiego o opamiętanie. Antoni Macierewicz wystąpił wczoraj w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, gdzie mówił o raporcie technicznym podkomisji smoleńskiej. Przewodniczący podkomisji skrytykował Telewizję Polską za to, że nie transmitowała konferencji, podczas której zaprezentowano raport. Była relacja prywatnych stacji, czy takich jak Telewizja Trwam, nie było telewizji publicznej. Oczywiście nasi wrogowie, ci, którzy przez lata robili wszystko, żeby upowszechniać kłamstwo smoleńskie, mieszali nas z błotem, wykorzystywali wszystkie możliwości medialne, polityczne i różne inne, żeby przedstawić ludzi dążących do prawdy w najgorszym możliwym świetle. Przyjęli to z radością. Zwracam się do wszystkich, którzy o tym zdecydowali, do pana prezesa Kurskiego, żeby się opamiętali. Jest granica nieroztropności w tej sprawie, powiedział Antoni Macierewicz. To nie jest tylko prezes Kurski, no ale właśnie. I prezes Kaczyński, no i premier Morawiecki, i minister Czaputowicz, i minister Gowin, i tak dalej. Cała ta świńska klika i zdradziła. Zdradziła. Antoni Macierewicz wyraził przekonanie, że Telewizja Polska w końcu opublikuje raport. W innym wypadku musiałbym przyznać rację, że doszło do rekonfiguracji sytuacji i nie można już mówić o prawdzie w sprawie katastrofy smoleńskiej. To by znaczyło, że nadal są takie ośrodki w państwie, które uznają raport Komisji Millera za ważny. Raport, który mówi o tym, że tragedii smoleńskiej winni są polscy piloci, generał Błasik, że winien jest prezydent Kaczyński. Znaczyłoby to, że polska telewizja publiczna popiera stanowisko rosyjskie. Macierewicz dopiero mówi takimi, że tak powiem, owijając mocno to w bawełnę, bo mówi, jeśli to prawda, to znaczy, że to są ruscy agenci. Zobaczcie, że tak kończy swoją wypowiedź. Myśmy mówili, że przewrót pałacowy, że zamach pałacowy w grudniu zeszłego roku został dokonany. Zwyciężyła opcja niemiecko-rosyjska. Zarówno Duda, jak i Morawiecki to są ludzie tych dwóch mocarstw, które chcą zniszczyć Polskę. Chciałbym, żeby minister Macierewicz tak naprawdę, tak jak my, to powiedział swoim słuchaczom, a nie za pomocą takich apeli nawróć się opamiętaj, bo coś tam. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się z ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley. Celem spotkania było omówienie programu polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która zaczyna się 1 maja. Program obejmuje m.in. otwarte debaty na temat roli prawa w stosunkach międzynarodowych oraz na temat ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Przedmiotem prac Rady Bezpieczeństwa ONZ pod polskim przewodnictwem będą sytuacja w Syrii oraz negocjacje z Iranem i Koreą Północną. Minister Czaputowicz i amerykański ambasador omawiali też sprawę Rosji. Wyciągam wniosek, że stanowiska Polski i Stanów Zjednoczonych wobec zagrożenia ze strony Rosji są bardzo podobne, powiedział minister po spotkaniu. Stwierdził też, że Stany Zjednoczone poprą protest Polski wobec budowy gazociągu Nord Stream 2. Czy to nie był dobry moment, jeśli byłaby wola polityczna, żeby właśnie na ręce tej przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie przekazać szczegóły śledztwa smoleńskiego, szczegóły raportu technicznego? Czy pan Czaputowicz to zrobił? Oczywiście nie. Wyrok w zawieszeniu dla Algierczyka za pomoc w zabójstwie Polaka w Ełku. Algierczyk, który brał udział w zabójstwie Polaka podczas Sylwestra w Ełku, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Algierczyk był właścicielem baru z kebabem w centrum Ełku, przed którym doszło do zabójstwa w noc sylwestrową 2016 roku. Młody mieszkaniec Ełku zabrał wtedy z lokalu dwie butelki z napojem, nie płacąc za nie. Wybiegł za nim pracujący w barze Tunezyjczyk i właściciel lokalu Algierczyk. Obaj szarpali Polaka. Tunezyjczyk śmiertelnie ugodził go nożem. Tunezyjczyk jest oskarżony o zabójstwo. Algierczyk został oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy. Sąd w Ełku skazał go jedynie na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych. Nakazał też wypłatę 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzinie zabitego. Algierczyk dobrowolnie poddał się karze. Wyrok zaaprobowała rodzina ofiary.
Przedstawiciel Watykanu twierdzi, że broń atomowa nie daje bezpieczeństwa. Arcybiskup Iwan Jurkowicz, stały obserwator Watykanu przy ONZ w Genewie, przemawiał z okazji przygotowań do konferencji o kontroli broni atomowej, która ma się odbyć w 2020 roku. Konkretne zagrożenia nuklearne i rozprzestrzenianie broni jądrowej pokazały, że idea bezpieczeństwa opartego na sile atomowej jest iluzją, powiedział katolicki hierarcha. Stwierdził, że broń masowego rażenia daje tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, a papież Franciszek potępia nie tylko groźby ataku nuklearnego, ale nawet samo posiadanie broni jądrowej. Arcybiskup skrytykował także wysokie wydatki na zbrojenia. Byłoby lepiej, gdyby środki wyrzucane na modernizację i utrzymywanie broni jądrowej przeznaczono na walkę z głodem, nierównościami oraz na oświatę, ochronę zdrowia i ochronę przyrody. Politycy z Danii oskarżają rosyjską telewizję o manipulację. Rosyjska telewizja NTV wyemitowała propagandowy materiał, w którym twierdzono, że Duńczycy żyją w strachu przed Rosją. Rosjanie stwierdzili, że w Danii panuje antyrosyjska histeria. Jej przejawem ma być m.in. wybudowanie przez Duńczyków wieży na wyspie Bornholm, która ma służyć do szpiegowania Rosjan. Fałszywe zdjęcia, które przedstawiali Rosjanie, pokazują w rzeczywistości stację meteorologiczną. W materiale wykorzystano wypowiedzi dwóch byłych ministrów duńskiego rządu. Obaj stwierdzili, że ich słowa zostały zmanipulowane. Były minister spraw zagranicznych Mogens Lykketoft powiedział: cały materiał jest jedną wielką manipulacją zawierającą kłamstwa, które niestety są typowe dla dzisiejszej jednostronnej propagandy. Rozmawialiśmy pod warunkiem, że zacytują nas w sensowny sposób i wyjaśnią, co mieliśmy na myśli. To się nie stało. Były minister obrony Nick Hakerup stwierdził: moje słowa wyemitowane w materiale były całkowicie pozbawione przekazu, który zawierała moja wypowiedź. Również właściciel wieży Bornholmer Tower stwierdził, że cytuje się wiele słów, których nigdy nie powiedział. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny serwis jutro o 18:00, a teraz program Kowalski i Chojecki odpowiadają.